Czuje pan ulgę teraz, jak pan go nakleił? Czuję obrzydzenie do tego leku. Czuję obrzydzenie do samego siebie. Nie lubię siebie, nie kocham siebie. Przestałem siebie kochać. Jeśli człowiek wstaje rano i nie cieszy go to, że przybiegnie do niego córka uśmiechnięta albo narzeczona, którą bardzo kocham i po prostu sobie nie radzę. Chciałbym cieszyć się po prostu z każdego dnia, który jest. A mi się po prostu odechciewa żyć każdego dnia. Pan Mateusz pochodzi z małej wsi pod Żurominem. Ponad 10 lat temu uzależnił się od leków opioidowych. Zaczynał od przeciwbólowych. Skończył na fentanylu, silnie uzależniającym leku, dwa razy mocniejszym od morfiny. Pierwszy raz zdarzyło mi się wziąć narkotyki, jak poszedłem do szkoły wyżej, od gimnazjum. Wtedy właśnie dotarłem do miasta Żuromin. Kupowałem na rogu, no po prostu szedłem, nie wiem, wchodziłem do klatki tak i mogłem już sobie to kupić, co chciałem, tak. Ludzie rajcowali się tym, że jest jakiś tam lek, który daje kopa, po którym można się czuć błogo i w ogóle. Dużo ludzi, dużo moich znajomych podchodziło, poumierało. Tak to wyglądało. Narkotyki w Żurominie miał rozprowadzać m.in. Jarosław D., pseudonim Duch. Został on zatrzymany po serii naszych publikacji. Pan Mateusz go znał. Jarosławowi D. postawiono zarzut nielegalnego obrotu fentanylem w latach 2014-2024. Zatrzymany mężczyzna prowadził kiedyś lombard przy głównym placu w Żurominie. Rozmawiamy z sąsiadami nieistniejącego już dziś lombardu. Nigdy nie miał jakiegoś konkretnego wjazdu policji takiego, jak miał. No musiał być układ. Tylko zawsze było. Musiał być układ policji. Fentanyl tylko w tym roku zabił w Żurominie 3 osoby, między innymi pana Pawła. Miał on kupić ten lek właśnie od zatrzymanego Jarosława D., którego mieszkanie było nazywane przez sąsiadów apteką. Mieszkał tam z żoną, z którą chcieliśmy porozmawiać. Przygotowujemy reportaż o... Rozumiesz? Pani była świadoma tego, że może... Rozumiesz, debilko? Zniszczyć człowieka przez debilkę, jakoś matkę czpuna. To jest nieprawda. Zdech, syn. Bardzo dobrze, że jest zdech. To nieprawda jest wszystko, co mówi prokuratura? No mąż usłyszał zarzuty. Tak, a dowody są? Zniszczyć ludzi przez jedną mikrobatę. Co z to zebrałem? Dzieci pani męża też zniszczyły życie ludziom. Ugij się, kochanie. Jedną z ofiar fentanylu z Żuromina jest pan Mateusz. Ale według mężczyzny do jego ponownego uzależnienia mieli przyczynić się również lekarze. Z pierwszego uzależnienia wyszedł kilka lat temu po bardzo długiej terapii. Kiedy życie zaczęło się w końcu układać, mężczyzna doznał urazu kręgosłupa. Był niesprawny, no lekarze zamiast mu pomóc, no to rzucili go w taki lek, a nie inny, tak? Tak naprawdę zniszczyli mu życie. To nie był jeden lekarz, dwóch, tylko było ich wielu. I każdy jeden jakby umywał ręce, nie chcąc pomóc, tylko przepisywał leki. Pan Mateusz odczuwał silny ból pleców i nogi, która mu puchła. Nie mógł chodzić, poruszał się na wózku. Postanowił szukać pomocy lekarza. Siedzi sobie pan w okularach. To był internista? Internista. Mhm. Siedzi sobie, nie spojrzał nawet na mnie, co się dzieje. Powiedziałem sytuację o moich plecach. To ja wypiszę panu lek, przestanie boleć. I będzie dobrze. Czy pan powiedział temu doktorowi, że pan ma przeszłość opioidową? Nie wspomniałem mu o tym. A czy on zapytał? Nie. Chodziłem do ortopedy, jednego, drugiego. Niby mnie sprawdzał, wszystko dobrze. Mnie cały czas bolało. Poszedłem znowu, on znów, że wszystko dobrze, ale mnie cały czas bolało. No i ciągle byłem leczony lekami opioidowymi.